Piękny, dumny i dostojny, jedno z najbardziej okazałych dzikich leśnych zwierząt obchodziło w miniony weekend swoje święto. W Pławinie przez dwa dni świętowano czwarte już Międzynarodowe Dni Daniela. Po raz czwarty nam się udało zorganizować to święto. Ono zawsze cyklicznie występuje o tej samej porze, czyli w drugą niedzielę i sobotę lipca. Co roku co nie nam się udaje, chociaż nie zawsze mamy szczęście co do pogody. No, dzisiaj mam nadzieję, że będzie trochę lepiej niż w poprzednich okresach. Czwarty Międzynarodowy Dzień Daniela to nie tylko święto Daniela, to święto nas wszystkich. No i można zauważyć, że pomimo to zwierzę jest unikatywe, dzikie, tutaj jest ono hodowane w zagrodzie. Jest to największa hodowla tego zwierzęcia w Europie i dlatego może akurat to święto obchodzimy tutaj, a nie gdzie indziej. Jest to święto dla wszystkich. Nie tylko dla dzieci, ale również i dla dorosłych. Nie dla koneserów, jak niektóre głośne święta, które jakby ograniczają swoją widownię. My tu przyjmujemy wszystkich, no i mam nadzieję, że zwierzę jest na tyle miłe, że potrafi ściągnąć również wiele osób, które się interesują nie tylko zwierzętami, ale w ogóle całkiem innymi sprawami. A ten Daniel w naszym województwie mocno się zagościł, a jest bardzo dużo hodowców i dużych hodowców, także zrobiliśmy to święto dla tego zwierzęcia, żeby uczcić ten jeden raz w roku to zwierzę, dlatego żeśmy zorganizowali 4 lata temu to święto Daniela, na które zjeżdżają się hodowcy praktycznie z całej Europy, Polski. Zainteresowanie jest duże, także opłaciło się to święto zrobić. Jak się okazuje, gości przyciąga miłość do Daniela i przede wszystkim wyjątkowa atmosfera, którą tworzą mieszkańcy i właściciele hodowli. Jestem zafascynowany tym, co robi Leszek Glezer. No, to jest coś fantastycznego. To po prostu buduje mnie wewnętrznie, że Polak potrafi. Bo on to potrafił zrobić. Ja to też robię w środkowej Polsce. Też mam hodowlę, ale nie taką jak Leszek Glezer. Jestem po prostu fascynatem takich działań. Nam się to podoba, to co mówią teraz za plecami naszej akurat. I od już 3 lat przyjeżdżamy tutaj do naszego kolegi, do Pławina, do Leszka, tak? I jesteśmy no, bardzo z tego zadowoleni i tak no, co roku jesteśmy no, mile widziani przez nich. Daniel stał się już symbolem i dumą mieszkańców gminy. Jest także prawdziwą perełką województwa lubuskiego. To trzeba przyznać, że dzięki panu Glezerowi, bo tylko jego silna wola, jego chęć sfinansowania, bo początek wymagał dużego nakładu inwestycyjnego. On poszedł w to, przecież nabył tutaj ziemię, która była 5., 6. klasa, prawie że nieuprawiana. W tej chwili ta ziemia jest w postaci łąk pastwiskiem dla tych Danieli. Fakt, że moda się zmienia i on pomału przechodzi na jelenie, ale sam fakt, że tego w jednym miejscu jest tyle, jest atrakcją nie tylko turystyczną, ale nawet dzisiaj widziałem samochód z Austrii, bo hodowcy, którzy w różnych krajach zajmują się tą dziedziną, starają się między sobą wymieniać doświadczeniami. I to dobrze. Następne 5. Międzynarodowe Dni Daniela już za rok, a my zapraszamy Państwa już w najbliższy czwartek na obejrzenie dłuższej relacji z tegorocznych obchodów.